Zaczynamy przygodę z Księgą Machabejską. Księga Machabejska, najogólniej rzecz mówiąc, opowiada o powstaniu Żydów, Prze Żydów przeciwko okupantom helenistycznym, którzy próbowali wpływać na ich kulturę, którzy próbowali wpływać mocno na ich religię. Ten dzisiejszy fragment zwraca szczególnie uwagę na moment rozmywania tożsamości. Jest to moment, który może dotyczyć każdego z nas. W ich przypadku dotyczył tego, że niektórzy Żydzi. A dialogując z kulturą helenistyczną, powoli zatracali swoje religijne zwyczaje, powoli zatracali miłość, do której zobowiązali się ich przodkowie i oni sami na mocy przymierza z Bogiem, powoli zapominali o rzeczy najważniejszej, o relacji z Bogiem. To jest interesujące, dlatego że właśnie ta księga mówi o tych dwóch grupach ludzi, którzy z jednej strony postanowili współpracować, z władzami hellenistycznymi, a żeby zatracić swoje zwyczaje m.in. spożywając pokarmy poświęcone bogom, choćby nieczyste pokarmy jak wieprzowina, choćby poprzez to, żeby budować gimnazjum, który miał być ośrodkiem intelektualnym dla ich młodzieży. Jednak oni poprzez to musieli zatracić tą swoją podstawową tożsamość, swoje wychowanie, swoją relację do Boga i wszystkie zasady, które towarzyszyły od pokoleń. To może nas nauczyć, że takie powolne dialogowanie ze światem może być dla nas zgubą. Może spowodować to, że z biegiem czasu, rok po roku, może się okazać, że już tak naprawdę tylko na poziomie deklaracji jesteśmy chrześcijanami, tylko na poziomie tego, jak o sobie mówimy, jednak na poziomie naszego działania. Powoli stajemy się poganami, dziećmi tego świata, a nie dziećmi światłości. Dlatego uczmy się z tego czytania właśnie tego, żebyśmy dbali o naszą tożsamość, dlatego że ten, który jest zakorzeniony w tożsamości, może być proporcjonalnie otwarty na innych, bez zagrożenia utraty swojej tożsamości. Odkryłem kiedyś takie inne oblicze tej Ewangelii siedząc w konfesjonale. Kiedy właśnie słuchałem spowiedzi, to przyszła mi do głowy taka myśl, właśnie to zdanie z dzisiejszej Ewangelii: Co chcesz, abym Ci uczynił? Mam takie przekonanie od tego czasu, że za każdym razem, kiedy ja sam przystępuję do spowiedzi, Jezus właśnie staje przede mną z tym pytaniem: Co chcesz, abym Ci uczynił? Czego chcesz, abym najbardziej dotknął w tej spowiedzi? Może co jest Twoją największą ślepotą, którą mogę teraz Ci zabrać? Bo rzeczywiście grzech ma coś takiego w sobie, że zniekształca nasze patrzenie na rzeczywistość, a czasami nawet nas zaślepia na pewne rzeczy, zwłaszcza na widzenie dobra, na widzenie Bożej Obecności w tej naszej zwykłej codzienności. I Pan przychodzi, właśnie, żeby nam to zabrać, żebyśmy patrzyli. Inaczej na ten świat, o wiele lepiej. I nie będą to ani różowe okulary, ale nie będą też okulary, które widzą wszystko w czarno-białych barwach. To będzie bardziej prawdziwe spojrzenie. I myślę, że warto, przystępując właśnie do tego sakramentu pokuty i pojednania, zadać sobie zawsze to pytanie usłyszeć to pytanie od samego Pana Jezusa. co chcę, żebym Ci uczynił? Dziękujemy naszym patronom. Bez Was. Nie moglibyśmy głosić w tej formie.